Cześć wszystkim, z tej strony Lina Linia. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Gadżecikowa. Tak jak mówiłam ostatnio, mamy większy box, ponieważ rzeczy są większe. No i jak zawsze zaczynam od karteczki, tak dzisiaj także zacznę, żeby to już była tradycja. Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy taką cudowną, prześliczną czarodziejkę. Po prostu myślałam, że ostatnią karteczkę będę podziwiać, ale tą chyba jeszcze bardziej. Najlepsze jest to, że z każdym zamówieniem będę miała tych karteczek coraz więcej, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Ale tym razem zostawiamy już ją w spokoju, zabieramy się za to, co jest w środku, bo myślę, że tak samo Wy jak i ja, no nie możecie się doczekać tego, co właśnie to pudło kryje. Także zaczynamy! No i tym razem pierwsza rzecz także jest mała, jest to ściereczka do okularów. Ceny już teraz mówię, będą podane w opisie, żebyście nie musieli pytać. Jest to po prostu cudna grafika, po prostu ją uwielbiam, ale będzie jeszcze na innej rzeczy, którą dzisiaj zakupiłam. No i co mogę powiedzieć o samej ściereczce? Naprawdę bardzo mi się podoba. Z drugiej strony jest po prostu biała. Piszcie, czy Wam się też podoba. Jak widać, jest to Yuri, jak było to do zauważenia na samym początku. Jeśli chodzi o takie pojedyncze rzeczy, gdzie nie jest mi potrzebna większa ilość, to będę zawsze wybierać Yuriego, bo jest najlepszy. No, ale myślę, że lecimy dalej, bo kolejne rzeczy są chyba ciekawsze, tak mi się wydaje. No i drugą rzeczą, właśnie tą, która zawiera inne, jest cały boks zawieszek. Nie mogłam się zdecydować. Nie chciałam mieć tylko dwójki, tak jak była możliwość w boksach, które zamawiały dziewczyny, tylko chciałam mieć całą trójkę, ale no nie dało rady, więc wzięłam sobie cały boks. Jakie są wzory, widać tutaj właśnie na boku. Takie oraz takie. No i teraz Wam jeszcze je pokażę. Kiedy go otworzymy, wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj pudełeczka, które wyglądają z kolei tak. No i za chwilę rozpakuję zawartość tych pudełek, żeby tutaj już czasu nie zabierać, i pokażę Wam wszystkie z osobna. No i teraz macie duże zbliżenie na wszystkich razem. Po prostu są cudowni. Bardzo mi się podoba to, że one są akrylowe, ale te obramówki mają kolorowe, bo zazwyczaj właśnie mają totalnie przezroczyste tło, tylko nadrukowane są postacie, a te są inne. Nie dość, że są jeszcze podwójne, bo w środku jest tak jakby wrzucona grafika, że tak powiem. No to naprawdę bardzo mi się podobają te kolory, po prostu ta zieleń, ten żółty, świetnie to wygląda. Trochę za dużo różu, takiego cukierkowatego klimatu, nie wiem, jakoś mi to tutaj nie pasuje. Ale na przykład te dwa kolory oraz ten fioletowy są według mnie naprawdę bardzo fajne, fajnie się to przedstawia. Grafiki są też cudowne, one wyglądają jakby były leciutko, nie wiem, rozmazane to złe słowo, ale takie jakby się rozpływały, no nie wiem jak to określić. Jeszcze za chwilę zrobię Wam zooma, żebyście mogli zobaczyć. Ale są naprawdę bardzo, bardzo śliczne. Zresztą jak sami widzicie. Teraz pokażę Wam wszystkie postacie po kolei. No i teraz pokazuję Wam Wiktora w dwóch wersjach. W swoim występowym ubraniu oraz tym, w którym trenował, trenerskim. No, bardzo mi się one podobają. Żółty mi się bardziej podoba, tak jak już powiedziałam. Ale tak czy inaczej jestem bardzo zadowolona z tego, jak one po prostu się prezentują. No ale teraz idziemy dalej. No i teraz kolejna Yuriego. Ja po prostu nie potrafię jakoś wycelować w ten zoom. Tak mi się ręka trzęsie, że to jest tragedia. Ale mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać i że się nie pogniewacie, że trochę tutaj no telepię. No mam nadzieję, że jakoś to fajnie widać. No i tak jak wcześniej wspominałam, tutaj bardziej podoba mi się ten niebieski kolor. Jest po prostu cudowny. No i tutaj mamy Yurio. Ten zielony jest po prostu boski. Najlepszy brelok ze wszystkich, całego tutaj boksa. Najbardziej mi się podoba, no i będę się nim jarać już cały czas. Po prostu świetnie wygląda to przejście tutaj między włosami, oko włos, to tak fajnie wygląda. No po prostu cudowne.
No i największą rzeczą, którą kupiłam tym razem, są trzy te przecudne, przeurocze poduszki. Najlepsze w tym jest to, że materiał jest po prostu super gładki i super mięciutki. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałam się właśnie z takim materiałem, ale jest genialny. Tak jak, te pluszaczki z Kawaii Boxa, ten kotek załóżmy. Ten materiał jest po prostu świetny. Oczywiście nie będę na nich spać, żeby się nie poniszczyły, ale te grafiki są po prostu genialne, jak na poduszki. Bardzo mi się podobają. Nie chciałam mieć jednej postaci, nie chciałam mieć dwóch. Stwierdziłam, że kupię wszystkich, no bo dlaczego nie? I to jest właśnie też najdroższą rzeczą z tego boksa i dlatego też ten boks był taki duży. No, ale myślę, że jest to chyba najlepsze, co kupiłam przez te 2 miesiące. No i to już wszystkie zakupy z tego miesiąca. Tak samo jak ostatnio. Piszcie, co się Wam podoba najbardziej. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że zrobiłam to zamówienie. No bo tyle cudnych rzeczy trafiło do mojej kolekcji. Po prostu świetnie. No i ja Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dużo mojej ekscytacji było w tym filmiku, ale mam nadzieję, że nie za dużo, że dało się to jakoś wytrzymać. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do linków w opisie. No i widzimy się następnym razem. Pa, pa! We'll be right back.